matko. Dzień dobry. Idę do sklepu i nie mogę uwierzyć, że mieszkam na tej ulicy. Siema. Jesteśmy w Paryżu i to jest najpiękniejsza ulica na świecie. Taro, gdzie idziemy? Generalnie... Już wyżej mamy do widzów. Generalnie targ przy Sacré-Cœur jest bardzo mało vegan friendly. W ogóle nie. Mam trochę krzywą minę zaraz powiedzieć. Ale zarąbiste rzeczy. To na przykład takie, takie ładne. Ładnie apostili wyglądają. No. Masz? Michal Kuleska. Tak samo imponujący jak Piccadilly Circus, czyli prawie go nie widać. Przeszliśmy się właśnie po MoMA. MoMA. I wracam do domu się przebrać i idziemy w kierunku Champs-Élysées i wieży Eiffla. I zaraz obcinam ci głowę. Tak, bo jestem za duży. A no nie, bo inaczej. Możemy albo obcić tak, mi stopy, wtedy będę taki sam jak o, tak jest cudownie. Ha, 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 ha. O, widać cię. Jesteśmy właśnie przy Łuku Triumfalnym, jak widzieliście, i idziemy przejść w kierunku placu Trocadero, a niebawem zbliża się nasza kolacja, co jest najciekawszą częścią dnia. Jest pięknie, ciepło. Gorąco. No, aż nawet bardzo późno. A mama tam na nas czeka. Cześć! W Paryżu. Ten wyjazd był prezent ode mnie i od kuby dla mojej mamy na 18 urodziny. Słyszałaś to mówię? Nasz dzisiejszy obiad. Thank you. Dostaliśmy, słuchajcie, specjalną przystawkę od szefa kuchni Francuska i to jest chyba kumosa z różnymi owocami, z różnymi jagodami, ale też warzywami i awokado. Jest to tak przepyszne, że... Tak, takie orzeźwiające. Szapoba, do tego mam, jak widzieliście, drinka, który był cały w dymie i w sensie bardzo... W dymie w sensie, że chyba, że suchy lód taki. Azot. Azot, chyba coś takiego. Nie wiem, co było, ale właśnie bardzo dziwne, że to dla mnie. Ale jest bardzo mocne, bardzo dobre, bo na ginie. I też przygotowałem teraz specjalne wegańskie danie główne, także... No, ta przystawka jest po prostu cudowna. Adios. Adios. Nasze danie główne, czyli improwizacja szefa. Tutaj widać u Kubunia. Teraz będziemy testować. Specjalnie dla Kuby deser w wersji vegan, czyli po owoce. A u mnie grillowana figa, proszę państwa.
Trybunie Słońce. Jak tam collation? Bardzo dobra. Tak? Jesteś tak... Oryginalna bardzo. Jestem pod wrażeniem, że szef tak... Nie, uszanował. Uszanował to i na serio coś z niczego zrobił, można tak powiedzieć, bo to były takie basicowe produkty. Ale były... Może oprócz tego czarnego, co nam się wydaje, że to była trufla starta. Tak. To serio, takie super połączenie. Pan? Tak. Mam bardzo fajnie ubrany. Super ubrany. Tak, zaraz wszyscy zobaczą. O, to pan! Pan o, bierz Eiffla. Dzień dobry moi drodzy, mamy niedzielę i jesteśmy w dzielnicy łacińskiej, w Marais i zbliżamy się do Notre Dame. A potem idziemy coś zjeść. Kuba, który znowu gada o tym, co zjemy. Ja znowu mam tę koszulę na sobie. Ale dzisiaj mamy bardzo fajne plany jedzeniowe, więc będzie dużo odkrywania wegańskiego. Wspomnienie marzeń mojego życia. Wow, Boże, jest po prostu bosko. To jest po prostu, aż mi zaparowało. Wołowina po burgundzku, moi drodzy państwo, a Kubuś klasycznie kotleciki z cieciorki. Natomiast ja klasycznie francusko lasagne. Chciałam powiedzieć, że usiedliśmy sobie w ogrodach luksemburskich, ledwo idziemy, mamy obtarte stopy. Obiad był smaczny, zupa cebulowa genialna, dania drugie okej, okay, ale wołowina po burgundzku wygrała. Przeszliśmy pół Paryża, zabraliśmy sobie deser i odpoczywamy. Mama chyba nie wstanie. Pachnie jak fryktura. Robimy totalną incepcję, ale to jest deser, który smakuje jak Kinder Joy. To jest po prostu przepyszne. Ja wziąłam sernik. Nie wiem z czego jest, ale jest wegański, bezglutenowy, z galaretką wiśniową. Idę tyłem! Idzie ktoś za mną? Chciałam powiedzieć, że teraz jest najpiękniejszy. Kuba, zobacz! Teraz jest tak piękne światło. Jest 19 i idziemy pan... A! Zobacz, co mi zrobiłaś. Przepraszam! Ale idziemy do wieży Eiffla, żeby poczekać... Żeby poczekać, aż zacznie migotać. White wrist. Słuchajcie, właśnie się wykwaterowaliśmy. To była nasza przepiękna ulica Rue Nicolet. Władowuje mi się aparat, więc nie wiem, czy zabierzemy was jeszcze dzisiaj ze sobą. W każdym razie my jedziemy oczywiście na lunch przed wyjazdem. Mamy lot o 16 i zobaczcie, jak jest przepięknie. Powiedz, gdzie jesteśmy i co będziemy jeść? To się nazywa Tian... Tianhian. Będziemy jedli mięso. A tu mamy Japanese. Nic dalej. Spring rolle, ty pomyślałeś, że będą pewnie smażone? No to spróbuj. Dzień dobry, witam w raju, czyli bobun z wołowiną. Jeśli mogę czekać wołowinki. O Boże, jakie szczęśliwe dziecię. Ostatni widok Paryża. Zobaczenia. Chcielibyśmy pożegnać się z Paryżem i powiedzieć wam, że... A my siedzimy na Gazetę.